myślę, że to, co zobaczymy, co już oglądaliśmy częściowo, dorównuje tym wystawom, które były wcześniej pod kierownictwem pana Sławka Zembrzyskiego. Także poziom twórczości cały czas wzrasta, z tego się cieszymy. O prezentację twórców poproszę naszą panią Bożenę. Tytuł tej wystawy jest to subiektywnie, artystycznie i płomsko. Proszę państwa, dziś spotykamy się właśnie na wystawie zbiorowej. Wystawa ta po prostu zaistniała z potrzeby serca, ale i z potrzeby tego, co ludzie tworzą, co właśnie im w sercu gdzieś tam drzemie i co chcą robić dla siebie i dla innych.